Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy trzeci panel, ostatni panel dzisiejszej konferencji. Witam serdecznie. Rozpocznę od przedstawienia panelistów w kolejności wystąpień. Pan dr Mateusz Woiński, radca prawny, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego. Pan mecenas będzie mówił o dopuszczaniu i przeprowadzaniu dowodów w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku. Pan dr Wojciech Jasiński, prawnik i politolog, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego, materialnego oraz procesowego. Tematem wystąpienia pana doktora będą nielegalnie uzyskane dowody w kontradyktoryjnym procesie karnym. Pan prokurator Piotr Kosmaty, rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, wykładowca i autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, materialnego i procesowego. I pan prokurator będzie mówił o dostępie do akt postępowania przygotowawczego w świetle nowelizacji procedury karnej. Proszę Państwa, zasady pozostają niezmienne. Każdy z prelegentów ma 15 minut na wystąpienie, a następnie dyskusja, zadawanie pytań z sali i każdy z prelegentów będzie miał czas 2 minuty na udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę o wystąpienie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem przede wszystkim pewną deklarację złożyć, bo jesteśmy w takim momencie konferencji, w której dyscyplina czasowa jest szczególnie cenna, więc postaram się tę dyscyplinę zachować. Jestem też w sytuacji bardzo komfortowej, dlatego że moje wystąpienie zostało poprzedzone świetnym wystąpieniem pana profesora Kardasa, który kilka kwestii, które chciałem podnieść w swoim wystąpieniu, zasygnalizował, kilka wyczerpująco omówił. W szczególności chodzi mi o znowelizowany artykuł 321 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Więc to swoje wystąpienie ograniczę do w zasadzie dwóch aspektów. Pierwsza część będzie miała charakter pewnej prognozy, druga natomiast pewnej sygnalizacji. Jestem też w tej komfortowej sytuacji, że nie występuję jako rzecznik ani pokrzywdzonego, ani oskarżonego, natomiast osoba zainteresowana tym, jak będzie przedstawiała się, czy jak będzie wyglądać praktyka orzecznicza po 1 lipca 2015 roku. Szczególnym czy punktem, przedmiotem zainteresowania w tym wystąpieniu uczynię przepis artykułu 167 paragraf 1 zdanie trzecie kodeksu postępowania karnego. Nie ma potrzeby, żeby ten przepis przytaczać, wszystkim Państwu jest on znakomicie znany. I oczywiście o tym przepisie w kontekście modelu wykładniczego, o którym pan profesor Kardas wspomniał, chciałbym Państwu powiedzieć, czy chciałbym się podzielić swoją refleksją na temat tego, jak linia orzecznicza może po 1 lipca się prezentować. I być może moja wyobraźnia jest bardzo ograniczona, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić takie trzy modele i oczywiście one nie mają związku z tymi modelami czy typami charakterologicznymi sędziów, o których pan sędzia Tuleja wspominał. Natomiast to są trzy możliwości, czy trzy możliwości dotyczące przebiegu wydarzeń, tego jak postępowanie karne będzie wyglądało. Pierwszy model jest Państwu na pewno znakomicie znany, bo wspaniała anegdota, rozmaicie w czasie osadzana, ale zazwyczaj w dwudziestoleciu międzywojennym mogłaby być najlepszą tej wersji ilustracją. To jest taki model, który można by skwitować w sformułowaniu wiele się zmieniło, żeby wszystko zostało po staremu, czyli krótko mówiąc, u nas ten nowy kodeks jakoś nie przyjął się. Paradoksalnie taka sytuacja jest dosyć realna. Ja chciałbym się odwołać tylko do stanowiska pana wyrażonego przez pana profesora Gregorczyka, który analizując przepis, o którym wspomniałem, oczywiście w kontekście artykułu 5 paragraf 2, napisał tak: sąd będzie mógł podjąć takie działania, jako że ma on prawo dopuścić i przeprowadzić ex officio dowód w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. A do takich, w ocenie pana profesora, należy bez wątpienia dążenie do poznania prawdy. Przez, i tutaj podaję przykład, wyjaśnienie nasuwających się na tle przeprowadzanych przez strony dowodów, na przykład przez zarządzenie z urzędu konfrontacji,
czy ponownego przesłuchania określonego świadka na pewne okoliczności w związku z depozycjami innego źródła dowodowego. Jeżeli tak miałoby być, że dążenie do poznania prawdy jest tym wyjątkowym wypadkiem, to w gruncie rzeczy żadne zmiany w modelu procesu czy sposobu przeprowadzania rozprawy głównej, trybu rozprawy głównej nie nastąpią. To jest jedna z możliwości. Druga możliwość to jest ten model, o którym pan sędzia Tuleja wspominał, sędzia widz, albo jak mój zaprzyjaźniony sędzia zwykł mawiać, sąd czy sędzia arbiter w meczu tenisowym. To jest oczywiście sytuacja możliwa i o pewnych zagrożeniach z tym modelem związanych chciałem państwu wspomnieć, czy kilka wątpliwości zasygnalizować. One są związane przede wszystkim z modelem czy kształtem aktu oskarżenia, który od 1 lipca będzie obowiązywał i w szczególności, to jest kwestia niesłychanie istotna, pan profesor Kardas na nią zwraca uwagę, tego jakie materiały postępowania przygotowawczego do aktu oskarżenia będą załączane, jakie będą stanowiły w istocie część akt postępowania sądowego. I oczywiście nie chcę sprowadzać sprawy do absurdu i mówić o tym, że prokurator pod kątem tezy aktu oskarżenia będzie wybierał te materiały, natomiast takie zagrożenie oczywiście istnieje i w tym kontekście niezwykle istotna jest czynność końcowego zaznajomienia z aktami postępowania przygotowawczego i kontrola tego, jakie materiały zostały przekazane do sądu i artykuł 321, o którym pan profesor Kardas wspominał. Natomiast my prezentujemy tutaj dosyć optymistyczne założenie, że w każdym postępowaniu karnym występuje obrońca, który taką kontrolę będzie sprawował. I na jeden wątek związany z nowelizacją przepisów dotyczących prawa ubogich czy dostępu do obrońcy z urzędu chciałem wspomnieć, mianowicie o artykule 78 paragraf 1, który ogranicza przecież po 1 lipca 2015 roku to prawo do, to właśnie, czy ten aspekt prawa ubogiego do postępowania przygotowawczego. No i oczywiście pojawia się artykuł 80a Kodeksu Postępowania Karnego, który będzie dotyczył już postępowania jurysdykcyjnego, natomiast aktywność obrońcy z urzędu w przypadku realizacji prawa ubogich będzie ograniczona do postępowania przygotowawczego, więc w gruncie rzeczy oczywiście końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego i korzystanie z uprawnień wynikających z artykułu 321 obrońca z urzędu w tym wypadku będzie posiadał, natomiast jego rola zostanie zakończona na etapie postępowania przygotowawczego, a czy będzie miał obrońcę z urzędu w postępowaniu jurysdykcyjnym i kto nim będzie, to już jest kwestia, to już jest kwestia wątpliwa. Trzecia opcja i taki głos w doktrynie się pojawia, to jest taki model, z którego by wynikało, że dopuszczać i przeprowadzać dowód z urzędu będzie można tylko wtedy, kiedy on będzie dopuszczany i przeprowadzany na korzyść oskarżonego. I to jest model, w mojej ocenie, taki bardzo przewrotny i może skutkować rozstrzygnięciami wątpliwymi. Powód tego jest prosty. Na etapie dopuszczania dowodu nie wiadomo jeszcze, czy on w gruncie rzeczy doprowadzi do rezultatu korzystnego czy niekorzystnego dla oskarżonego. Więc oczywiście takie stanowisko jest prezentowane, że w takim wypadku, jeżeli dowód miałby zostać przeprowadzony na korzyść oskarżonego, jest prezentowane, natomiast byłbym bardzo ostrożny z akceptacją czy aprobatą, wrażeniem aprobaty dla tego właśnie modelu, z tego prostego powodu, że może doprowadzić do rezultatu dla oskarżonego niekorzystnego. Tyle tytułem prognozy, jak to będzie w praktyce. No, w mojej ocenie te wszystkie modele zaistnieją naraz. To znaczy, to już wyłącznie od decyzji sądu będzie należało, czy będzie zależało, któremu z tych możliwości, o których wspomniałem, będzie stosował w praktyce. I przepis, na który pan profesor Karda zwraca uwagę, przepis artykułu 427, paragraf 4, który oczywiście jest realizacją, jak pan profesor wspomniał, perfekcyjnej zasady równości, czy jest formą tej takiej perfekcyjnej zasady równości, w tym sensie będzie sprawiał kłopot, że tracimy możliwość dokonywania kontroli instancyjnej, który z tych modeli przez sąd pierwszej instancji został zastosowany. A jeżeli tak, to praktyka orzecznicza może być bardzo różna.
Już chodzi mi nawet nie tyle o okręgi właściwości sądów okręgowych, które taką kontrolę instancyjną przecież nad orzeczeniami sądów rejonowych sprawują, ale w obrębie poszczególnych sądów. To jest ta pierwsza część związana z prognozą. Natomiast część druga, już tylko tak sygnalitycznie, chciałem zwrócić uwagę na to, że oczywiście ta rzeczywistość procesu karnego to jest rzeczywistość niezwykle istotna. Z rozmaitych powodów, przede wszystkim ze względu na dolegliwość środków penalnych, ale przecież funkcjonują poza postępowaniem karnym również inne postępowania, gdzie przepisy kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. Przykłady można by mnożyć, wszyscy Państwo zdają sobie przecież doskonale sprawę z tego, że postępowanie na przykład dyscyplinarne prowadzone wobec adwokatów albo radców prawnych, czy radców prawnych jest prowadzone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, o ile oczywiście przepisy prawa o adwokaturze czy ustawy o radcach prawnych nie stanowią inaczej. I oczywiście tutaj w zakresie dopuszczania czy przeprowadzania dowodów te przepisy samorządowe, tak je określmy, stanowią inaczej, bo przecież mamy artykuł 86a, paragraf 2, zdanie drugie prawa o adwokaturze i tożsamy przepis artykułu 74 z indeksem 1 ustawy o radcach prawnych, które oczywiście w tym zakresie stanowią inaczej, dlatego że dowody przeprowadzać się będzie na wniosek stron albo z urzędu. Natomiast istnieje pewna rzeczywistość. Oczywiście liczba tych postępowań nie jest ogromna, ale taka, w których nowelizacja przepisów kodeksu postępowania karnego spowoduje ogromną zmianę, czy w zasadzie nastąpi pewien przewrót w tych postępowaniach. Przykładem może być ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Przepis artykułu 46 tej ustawy stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w odpowiednim rozdziale dotyczących postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. Skala tych postępowań ogromna nie jest, dlatego że Krajowy Sąd Dyscyplinarny w sprawach dotyczących biegłych rewidentów w 2014 roku wydał orzeczenia w 133 wypadkach, znaczy wydał 133 orzeczenia, czyli tyle postępowań przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym w sprawach dotyczących biegłych rewidentów było prowadzonych. Natomiast nowelizacja przepisów kodeksu postępowania karnego wpływa, i to chciałbym już swoje wystąpienie kończąc, nie tylko na rzeczywistość taką karnoprocesową, ale też na rzeczywistość, w której rezultat dla obwinionego w takim postępowaniu jest wcale nie mniejsza niż dolegliwość, która wynika ze zastosowania środków o charakterze penalnym. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję panie mecenasie również za dyscyplinę czasową i bardzo poproszę pana doktora Wojciecha Jasińskiego. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć kilka słów o dowodach nielegalnych i oczywiście punktem odniesienia będzie przepis artykułu 168a, ale chciałbym też w szerszym aspekcie, w szerszej perspektywie na to zagadnienie spojrzeć i dlatego, mając tylko kwadrans, chciałbym poświęcić uwagę trzem zagadnieniom. Jedno pierwsze, które nazwę oddziaływaniem zewnętrznym przepisu artykułu 168a, więc relacją tegoż nowego przepisu do istniejących obecnie regulacji, czy też może bardziej powiedzmy orzecznictwa dotyczącego nielegalnie uzyskanych dowodów, a następnie skupić się na dwóch aspektach już dotyczących interpretacji tego przepisu. Jeżeli chodzi o relację zewnętrzną, pierwsze pytanie, które się rodzi, to jest pytanie, czy artykuł 168a jest przepisem, który ma kompleksowo uregulować zagadnienie nielegalnych dowodów w procesie karnym. I tutaj odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Już choćby z tego powodu, że jest jeszcze przepis artykułu 171 paragraf 7 KPK, który także reguluje kwestię wykorzystania dowodów, które zostały uzyskane sprzecznie z prawem. Tyle na gruncie kodeksowym, ale warto zadać pytanie, i to jest pytanie dużo bardziej skomplikowane, jakie wnioski płyną z ustawy zasadniczej, jakie wnioski płyną z unormowań prawa międzynarodowego. Dlatego, że zauważmy, jeżeli nawet przyjmiemy, że celem ustawodawcy było uregulowanie kwestii nielegalnych dowodów w całości w artykule 168a, to jeżeli jakieś
wskazówki płynęłyby z ustawy zasadniczej albo z źródeł prawa międzynarodowego, czy też sposoby ich interpretacji, mam na myśli orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to zauważcie Państwo, i tak musielibyśmy ten przepis uzupełnić. W związku z powyższym pozwolę sobie odwrócić nieco konstytucyjną hierarchię źródeł prawa i zacząć od prawa międzynarodowego, dlatego żeby pokazać szerszy kontekst. A mianowicie, jeżeli patrzymy na orzecznictwo strasburskie, bo ono będzie tutaj głównym moim punktem odniesienia, to zauważmy, że tak naprawdę Europejski Trybunał Praw Człowieka bardzo ostrożnie podchodzi do kwestii wyłączania dowodów nielegalnych i formułuje moim zdaniem trzy tutaj wskazówki, które są wiążące dla ustawodawcy krajowego. Po pierwsze, niedopuszczalne będą te dowody, które zostały uzyskane w wyniku tortur. Ja teraz będę koncentrował się tylko na dowodach bezpośrednio pochodzących z czynu zabronionego. Na razie pozostawię owoce zatrutego drzewa poza dyskusją, no, ze względów czasowych. A więc dowód uzyskany w wyniku tortur z naruszeniem artykułu 3 Konwencji Europejskiej. Taki dowód nie może zostać dopuszczony. I zauważcie Państwo, w pewnym uproszczeniu, bo znowu nie mam czasu, żeby bardzo szeroką analizę na ten temat prowadzić, tą kwestię załatwia nam na polskim gruncie artykuł 171, paragraf 7. Dwa, co do zasady, dowód także uzyskany w wyniku nieludzkiego i poniżającego traktowania. Tutaj Trybunał dużo bardziej, bym powiedział, ma zniuansowane stanowisko, ale mając tyle czasu, ile mam, powiedzmy sobie w pewnym uproszczeniu, że to, ten problem także załatwia przepis artykułu 171, paragraf 7 KPK. Druga kwestia to jest dowód uzyskany w wyniku naruszenia prawa do nieobciążania się. I to znowu, Szanowni Państwo, zamykając sprawę krótko, też załatwia nam przepis artykułu 171, paragraf 7. I pozostaje, Szanowni Państwo, coś, co moim zdaniem może po 1 lipca wzbudzić pewne wątpliwości, a mianowicie dowód uzyskany w wyniku czegoś, co Strasburg określa nielegalną prowokacją policyjną, czy też prowokacją policyjną, co bywa kwestionowane w doktrynie, ale już nie wspierajmy się o same nazwy. Z tym, że jedno ważne zastrzeżenie. Proszę zauważyć, że Strasburg kreuje standardy zarówno materialne, a więc nie może dojść do nielegalnej prowokacji, która jest de facto podżeganiem do przestępstwa. A druga kwestia, Strasburg także bardzo mocno akcentuje, że w toku procesu muszą być przestrzegane wymogi proceduralne, a więc strona musi mieć możliwość podniesienia takiego zarzutu i ten zarzut musi być właściwie dogłębnie przez sąd przeanalizowany. I są sprawy, w których Trybunał stwierdza, że co prawda prowokacja była, jeżeli chodzi sobie jej podjęcia, ale ponieważ oskarżony nie miał realnej możliwości podniesienia tej kwestii przed sądem orzekającym, to dochodzi do naruszenia artykułu 6 konwencji. I zauważmy, teraz przenieśmy, Szanowni Państwo, troszeczkę na grunt polski i plećmy w to wątek konstytucyjny. A mianowicie zauważcie Państwo, jeżeli chodzi o orzecznictwo Sądu Najwyższego, to ono, odwołując się do konstytucji, dość jednoznacznie twierdza, że dowody, które zostały uzyskane z naruszeniem przepisów regulujących czynności operacyjne rozpoznawcze, te dowody nie mogą zostać wprowadzone na podstawie 393 KPK do procesu karnego. Sąd Najwyższy oczywiście tutaj też do końca nie jest konsekwentny, dlatego że zauważcie Państwo orzeczenie z 2020 roku, gdzie zdaniem Sądu Najwyższego kierunek dowodu jest istotny z punktu widzenia tego, czy dowód z nielegalnych czynności operacyjnych rozpoznawczych będzie można wprowadzić, czy nie będzie można wprowadzić do procesu, a więc te, które są korzystne dla oskarżonego, Sąd Najwyższy twierdzi, że takie dowody można wprowadzać. I zauważcie Państwo, no to jest pewne orzecznictwo, które się wykształciło, no i nie ma co się oszukiwać, mamy do czynienia z wykreowanym orzeczniczo tak naprawdę pewnym zakazem dowodowym. Prawda? Jakkolwiek będziemy mogli się spierać co do tego, czy te czynności, jaki jest ich charakter, brać pod uwagę pozaprocesowy aspekt, to i tak, Szanowni Państwo, no myślę, że bez większego błędu możemy powiedzieć, że jest to jednak wykreowany orzeczniczo zakaz dowodowy. I teraz powstaje pytanie, zauważcie Państwo, czy to orzecznictwo w lipcu 2015 roku i po wejściu w życie artykułu 168 KPK będzie nadal miało zastosowanie, czy też, jeżeli przyjmiemy perspektywę, że artykuł 168a reguluje całościowo zagadnienie, w tym obejmujące także tą prowokację policyjną, no to w takiej sytuacji musielibyśmy uznać, że trzeba porównać zakresy, w jakim te dowody są potencjalnie wyłączane. Jeśli dokonamy takiego porównania, to zauważcie Państwo, to, co dzisiaj wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o czynności operacyjno-rozpoznawcze i to, w jakim zakresie te czynności operacyjno-rozpoznawcze mogłyby zostać wyłączone na podstawie, materiały z nich uzyskane, wyłączone na podstawie artykułu 168a, to nie są zakresy tożsame. Jest tutaj takie pole, gdzie Sąd Najwyższy de lege lata dzisiaj, no w zasadzie nie wiem, czy to de lege lata jest dobrym tutaj sformułowaniem,
W każdym razie Sąd Najwyższy dzisiaj idzie tak naprawdę trochę dalej niż przepis artykułu 168a, który przecież mówi do celów postępowania i za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w artykule 1, paragraf 1 kodeksu karnego. Proszę zauważyć, że stanowisko Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o eliminowanie dowodów uzyskanych w wyniku nielegalnej prowokacji, jest stanowiskiem jednak dalej idącym, prawda? No. Dwa, proszę zauważyć, że to zróżnicowanie na dowód korzystny, niekorzystny dla oskarżonego też nie da się moim zdaniem pogodzić z treścią artykułu 168a KPK. Więc zauważcie Państwo, no powstaje kwestia, jak ten problem rozstrzygnąć. Ja długo zastanawiałem się nad tym problemem, nie mam takiej odpowiedzi chyba, która jest, co do której byłbym, powiedziałbym, że jestem stuprocentowo pewny i nikt by mnie nie przekonał, że jest inaczej, ale wydaje mi się jedno, szanowni państwo, mianowicie, że 168a został wprowadzony po to, żeby tę kwestię jednak możliwie bardzo kompleksowo uregulować. Oczywiście nie jest tak, że jest to przepis, który ma całościowo ją uregulować, bo jak powiedziałem, już chociażby 171 paragraf 7 jest dowodem tego, że tak nie będzie, a po drugie, miejmy świadomość, szanowni państwo, że żaden, albo prawie żaden znany mi kraj nie reguluje kwestii dowodów nielegalnych w taki sposób, że zamyka to jednym przepisem. Najczęściej jest tak, że ten przepis z różnych powodów okazuje się albo niewystarczający, jest jeszcze dodatkowo orzecznictwo sądowe, albo też tych przepisów jest więcej, a więc mamy system, gdzie to nie jest jeden zakaz dowodowy, ale jest ich więcej, albo ten zakaz dowodowy jest dużo bardziej zniuansowany niż ten, który wynika ze 168 KPK. Więc jeżeli tak na to patrzymy, to wydaje mi się, że chyba powinniśmy uznać, że artykuł 168a powinien wyprzeć to orzecznictwo, które jest do tej pory i dowody uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych powinny być filtrowane przez perspektywę właśnie artykułu 168a. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czego bym oczekiwał po Sądzie Najwyższym, to powiedziałbym, że chyba jednak tego, że będzie chciał zachować to orzecznictwo, a więc, że w tych sytuacjach, w których przepisy, a w zasadzie nie przepisy, orzecznictwo Sądu Najwyższego dotychczasowe okaże się bardziej gwarancyjne, Sąd Najwyższy chyba, tak podejrzewam, to moje prognozy tylko i wyłącznie, bo one mogą się sprawdzić, mogą się nie sprawdzić, jednak będzie chciał tą kwestię nadal rozstrzygać w taki sposób jak dotychczas, co zauważcie państwo tak zupełnie na marginesie, bo ja nie chcę oceniać dzisiaj, czy przepis 168a jest dobry, czy jest zły. Bardziej chciałbym państwu powiedzieć, jak sobie z nim radzić po 1 lipca, bo myślę, że to jest dużo sensowniejsza, przynajmniej z państwa perspektywy informacja. I jeżeli zostawimy to orzecznictwo, no to zobaczcie państwo, no, naturalną koleją rzeczy okazuje się, że mamy do czynienia z przepisem, który no, nie spełnia tej swojej w miarę kompleksowej regulacji, tej roli w miarę kompleksowo uregulowania kwestii nielegalnych dowodów. I druga kwestia, proszę zobaczyć, że szczególnie w doktrynie bardzo popularny jest pogląd, który dopatruje się w wielu przepisach konstytucyjnych dużo szerszego wyłączenia dowodów uzyskanych nielegalnie niż jest to określone w artykule 168a KPK. Tutaj pojawiają się takie przepisy jak 45, 2, 7, 51 ustęp 4, to szczególnie popularna koncepcja doktrynalna, która pojawia się też w orzecznictwie sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego na razie w kontekście czynności operacyjno-rozpoznawczych. I zobaczcie państwo, powstaje też pytanie, co w sytuacji, w której po 1 lipca 2015 roku nagle sąd zostanie zderzony z jakimś dowodem, który stwierdzi, że nie może być wyłączony na podstawie artykułu 168a, ale jest jednak dowodem uzyskanym w sposób nielegalny. I czy sąd wtedy, no podejrzewam, że gdzieś tam zawiśnie to w wyższych instancjach, czy w takiej sytuacji sąd nie zdecyduje się także na wykreowanie kolejnego zakazu dowodowego, który będzie kreowany orzeczniczo z podparciem oczywiście się na przepisach konstytucji. Moim zdaniem, znowu, nie taka jest rola artykułu 168a i chyba nie to z niego wynika. A więc moim zdaniem ten przepis powinien nam jednak chyba całą tę kwestię załatwić kompleksowo i tak na to powinniśmy patrzeć, chociaż, co jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, nie wszyscy na pewno się z tym będą zgadzać. Tyle na temat zewnętrznego oddziaływania. Dwie uwagi na temat samego przepisu, a więc kwestii bym powiedział, nazwijmy ich sobie wewnętrznymi. Dowód zgodnie ze 168a ma być zdobyty do celów postępowania. Co to znaczy? To znaczy, szanowni państwo, ja wybrałem jedną kwestię, tak naprawdę wydaje mi się chyba istotną. Do celów określonego postępowania, a więc jakiegoś, które już się toczy albo zostanie wszczęte w przyszłości. A mianowicie wydaje mi się, że interpretowanie tego przepisu, gdzie rozumielibyśmy go w ten sposób, że do celów jakiegokolwiek postępowania karnego, w rozumieniu 1 paragraf 1 KPK, jest błędne. A więc to, zauważcie państwo, mocno także
wzmacnia gwarancyjność tego zakazu dowodowego. Dlatego, że to nie jest jakieś takie blankietowe wyłączenie, ale jednak będziemy badać intencjonalność po stronie osoby, która dany dowód pozyskuje i będziemy się zastanawiać nad tym, szanowni państwo, czy to jest do celów tego postępowania. Oczywiście moim zdaniem to narobi troszeczkę problemów praktycznych związanych z dowodzeniem tej kwestii, ale o tym jeszcze chciałem wspomnieć na samym końcu. Druga kwestia. Proszę zobaczyć, że to jest mowa o uzyskaniu dowodu. A więc taka bezosobowa forma powoduje, że tak naprawdę nie jest istotne to, czy pozyskuje go osoba, która go później wprowadza do procesu. A więc możemy mieć takie konfiguracje łańcuszkowe, że będzie uzyskiwała jedna osoba, a wprowadzać będzie inna osoba ten dowód do procesu, a może nawet tych ogniw pośrednich będzie i więcej. I proszę spojrzeć, że znowu badając to, czy dany dowód spełnia tą definicję z artykułu 168a, no trzeba będzie się zastanowić, czy istniał ten to dążenie do tego, żeby to było pozyskanie do celów dowodowych, ale może być to sytuacja, w której osoba, która chce wprowadzić taki dowód do procesu, zleca jego pozyskanie innej osobie, na przykład prywatnemu detektywowi, i w takiej sytuacji, szanowni państwo, także będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której ten dowód zostanie uzyskany nielegalnie w rozumieniu artykułu 168a. A więc proszę zobaczyć, że nie da się, mówiąc tak bardzo obrazowo, zastosować pewnego outsourcingu i zdobyć dany dowód legalnie przez inną osobę, a później my go otrzymując wprowadzimy go legalnie. Proszę zobaczyć, że to dotyczy każdej konfiguracji, a więc podmiot prywatny też nie może podrzucić dowodu nielegalnego pod drzwi komisariatu, prawda? A policja później go legalnie wprowadzi z urzędu do danego postępowania. I związana druga z tym kwestia, też proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o drugie kwalifikujące tam określenie za pomocą czynu zabronionego, szanowni państwo, to powstaje też pytanie, no co to znaczy za pomocą tego czynu zabronionego? Czy chodzi o taką sytuację, w której zachowanie polegające na pozyskaniu dowodu, ono jest albo tym samym zachowaniem, które jest zachowaniem opisanym w artykule 1, paragraf 1 kodeksu karnego, albo też no, w jakiś sposób nierozerwalnie łączy się z tym zachowaniem, czy też może być tak, że w zasadzie to przestępstwo, czy też ten czyn zabroniony, no jest takim wprowadzeniem niejako do uzyskania dowodów. W doktrynie pojawił się taki jeden przykład, który chciałem państwu przytoczyć i powiedzieć, dlaczego uważam, że akurat on jest chybiony. Mężczyzna w stanie nietrzeźwości prowadzi rower w ramach pościgu za sprawcą przestępstwa i w trakcie tego pościgu sprawca porzuca dowód w postaci na przykład broni palnej, obojętnie czego. Ten, że nasz ścigający go na rowerze znajduje w porzucony dowód i następnie składa wniosek dowodowy o to, żeby dopuścić taki dowód. I ten dowód został przedstawiony w doktrynie jako, tak, jako opis, znaczy przepraszam, ta sytuacja jako opis sytuacji, gdzie mamy do czynienia z dowodem, który został uzyskany w sposób za pomocą czynu zabronionego określonego w artykule 1, paragraf 1. Ale jakbyśmy tak rozebrali tą sytuację, to zobaczcie państwo, to nie jest dobry przykład moim zdaniem z jednego powodu, dlatego że tak naprawdę uzyskanie tego dowodu nie następuje za pomocą czynu zabronionego, dlatego że jeżeli ten, który jedzie na tym rowerze, pochyla się, szanowni państwo, i podnosi to, to nawet jak jest w stanie nietrzeźwości, to może to zrobić. To, że on ścigał, jest inną kwestią, która nie jest bezpośrednio i nierozerwalnie związana z pozyskaniem tego dowodu. I zauważcie państwo, że w takiej sytuacji, moim zdaniem, trzeba byłoby to zawęzić tylko do tych przypadków, gdzie mamy do czynienia z pozyskaniem i zarazem wyczerpaniem znamion. Dlatego, że jeżeli tego nie ograniczymy w ten sposób, to będziemy mieli, szanowni państwo, później, no, możliwe do w zasadzie ad infinitum rozszerzania tego, że coś nastąpiło za pomocą czynu zabronionego. Prawda? Miałem jeszcze mówić o zakazie wykorzystywania i pewnych aspektach praktycznych, no ale popędzany jestem, więc dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i proszę pana prokuratora Piotra Kosmatego. Witam serdecznie państwa. Bardzo dziękuję panie mecenasie za zaproszenie. Przed takim gremium występować, patrząc jeszcze, biorąc pod uwagę zasadę równości stron, no to będzie mi ciężko, gdyż widzę tutaj ten oddech adwokatów i te krążące już pytania, które będą mnie miały zaatakować, no ale może damy radę, to mam nadzieję. Po drugie, miałem zacząć inaczej, ale zacznę od nowej instytucji, która pojawiła się w polskiej przestrzeni prawnej, która została tu dzisiaj zadeklarowana słowami pana profesora Kardasa, do którego wielokrotnie się pewnie odniosę, nie dlatego, że jesteśmy z Krakowa, ale o dziwo, jest adwokatem, ja prokuratorem, ale w wielu kwestiach w ramach mojego tematu się zgadzam z nim dzisiaj. A mianowicie o ASCRO, szanowni państwo, czyli coś, co ukuł pan profesor Kardas, a pięknie pan profesor Wiliński nadał temu nazwę. Myślę, że zacznie to funkcjonować, drodzy kodyfikatorzy, pod
jak już wejdzie ten kodeks w życie, a mianowicie aktywny świat kreatywnego obrońcy. Patrząc rzeczywiście na tą dyskusję i na te przepisy, które wszyscy czytamy i się ich uczymy, rzeczywiście tak będzie musiało się stać. I tu nikt z Państwa nie poruszył jednego aspektu, moim zdaniem, istotnego. Albo pan profesor Kardas lekko go dotknął. Tu się musi też mentalność zmienić. Dlatego też ja nie wiem, czy ta kodyfikacja jest zła, dobra. Ja tego teraz nie powiem. To pokaże praktyka. Natomiast na pewno musi się zmienić, jak w wielu takich sytuacjach przełomowych prawda, nowelizacji, pewna świadomość, pewne podejście. I ten mój wstęp zakończę, podsumuję aśkro anegdotą. Znaczy to jest prawdziwe zdarzenie, które się zdarzyło, powiedzmy sobie, w Małopolsce, tak powiem najogólniej, bo dotyczy to i prokuratora, i państwa kolegów, którzy podczas jednej z czynności zaznajomienia zapytali się, panie prokuratorze, kiedy pan wypnie ten akt oskarżenia do sądu? No panowie, chciałbym do 30 czerwca, no wiecie, przecież wiecie, wiadomo, chodzi procedura, nie? A oni i prokurator mówi, ale wy chyba wniosków dowodowych nie składacie, prawda? No bo byśmy nie zdążyli. Panie prokuratorze, no oczywiście, że nie, nam też zależy, żeby to poszło 30 czerwca, no bo będzie trzeba przeczytać te wszystkie materiały, których pan jednak nie kieruje do sądu i będziemy musieli tutaj się bardziej wysilić. Także ja mówię, tu jest kwestia też pewnej mentalności i przejścia tego mentalnie tej całej naszej kodyfikacji, o której rozmawiamy. A teraz, proszę państwa, jeszcze jedna uwaga króciutka. Ja mam konkretny temat i uważam, że powinienem się tego trzymać, bo a propos ewentualnie przyszłych pytań i będę się konsekwentnie go również trzymał, chociażby z tego powodu, że uważam, że dostęp do akt postępowania przygotowawczego, bo na tym się skupię, jest istotą również procesu kontradyktoryjnego, czy jak pan profesor Kardas uważa, mieszanego, czy jak spełni się jego marzenie w przyszłości, pełni kontradyktoryjnego, to jest podstawa. To po pierwsze, na tym się skupia, a po drugie, proszę państwa, widzimy już pewien efekt działania nowelizacji, a mianowicie przepis, o którym ja mówię, a dokładnie skupię się na 156 paragraf 5 i 156 paragraf 5a, jest też wynikiem noweli wrześniowej z 2013 roku, tylko tyle, że już obowiązuje. No i szanowni państwo, przez cały tydzień, nawet ktoś, kto nie czyta dużo gazet albo nie słucha radia, widział, co się dzieje i co się działo, proszę państwa, na styku tego przepisu znowelizowanego przez kodyfikatorów i który już obowiązuje. Natomiast, i tu się zdziwią panowie profesorowie, którzy pracowali nad tą kodyfikacją, ja ich tu nie będę atakował o to, bo tu nawet nie ma jak. Ja patrząc na to, bo w pewnym momencie, powiem państwu, troszeczkę się skołowało mnie jako prokuratora. Ja w pewnym momencie nie wiedziałem, co jest grane. Prokurator postępuje zgodnie z przepisem, który obowiązuje, a na niego spadają gromy. Jak pan profesor Wiliński pięknie powiedział, uderza piorun i coś tam się dzieje. Tak się musiał czuć ten prokurator, który postąpił zgodnie z przepisami. Więc kogoś muszę znaleźć winnego, prawda? Kogoś muszę sobie znaleźć. Więc ja w takim razie pozostaje mi tylko i wyłącznie obwinić, szanowni państwo, Europejską Konwencję Praw Człowieka i standardy europejskie, a po części pan... Niestety profesor wyszedł, ale też po części chyba Trybunał Konstytucyjny i jego wyrok Trybunału Konstytucyjnego 42/07. Szanowni państwo, standard państwa demokratycznego, jakim jesteśmy, i respektowanie przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także orzecznictwa i strasburskiego, a także naszego, wymóg stworzenie tej treści przepisu, tak? Chcecie państwo zaznajamiać się z materiałami, jest to wasze święte prawo. Ale z mojego punktu widzenia, gdzie przez lata, prawda, ja stałem po drugiej stronie barykady i robiłem wszystko, żeby jak najmniej wam dać dostępu. Ja to rozumiem. Uwierzcie mi, ja to rozumiem, że tak musi być. Tak wymaga tego zasada uczciwego procesu, równości stron, a także prawa, które wy realizujecie, czyli prawa do obrony. Tak musi być. I teraz patrzymy na ten przepis króciutko. Proszę państwa, jak to się zmieniło? Mamy teraz podstawy, które my jako prokuratorzy musimy wykazać, jeżeli odmawiamy wam dostępu do akt. Dawniej tego nie było. Teraz mamy wyraźne podstawy, czyli albo odmawiam wam, bo powiem, że chcę zabezpieczyć prawidłowo tok postępowania, albo odmawiam wam, bo chcę powiedzieć, że istnieje tu zagrożenie dla interesu państwa bardzo poważne. I muszę to uzasadnić, dobrze uzasadnić, bo dlaczego, proszę państwa, będziemy mieli proces kontradyktoryjny. To też jest bardzo ważne, bo dlaczego? Bo artykuł 159 też ulega nowelizacji. On akurat wejdzie 1 lipca, który mówi, że moja decyzja o odmowie uwzględnienia wam akt pójdzie gdzie? Do sądu.
W dniu dzisiejszym, jak przyjdę w poniedziałek do pracy, zażalicie mi się na moje zarządzenie, to idzie jeszcze do mojego bezpośredniego przełożonego. I tu macie zawsze pole do, prawda, powiedzenia, że oczywiście będzie tak, jak ja zdecydowałem, przełożony pewnie też tak postąpi. Teraz tego nie będzie. Dostęp do akt, proszę Państwa, jest bardzo istotny z punktu widzenia tego, co panowie profesorowie tu mówili. Konsensualnych form zakończenia postępowania. Wielce istotna sprawa, prawda? Także ten przepis został pod was tak naprawdę dla realizacji zasady równości broni, prawa do obrony, rzetelnego procesu znowelizowany. I teraz moje pytanie, zadam takie pytanie i postaram się na nie odpowiedzieć. I pan, mam nadzieję, że jest pan profesor Kardas, bo by było, było mi lepiej, jakbym wiedział, że jest, ale jak nie ma, no to postaram się odwoływać do niego. Czy jego słowa, które kiedyś usłyszałem, pozwolą mi również jako prokuratorowi tu dzisiaj na tej sali zaproklamować istnienie zasady jawności akt postępowania przygotowawczego z dodaniem słowa względnej? No, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, będę się tu zgadzał z panem profesorem Kardasem, bo patrząc na przepisy i na przestrzeń prawną, tak jest. Nie znajdziecie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej żadnego przepisu, który deklarowałby zasadę tajności postępowania, tak? To jest po pierwsze. Nie znajdziemy takiej podstawy w przepisach kodeksu postępowania karnego w rozdziale 17 i artykułach, o których mówimy. Nie znajdziemy. Proszę Państwa, tego nie ma. Następnie, jak wszyscy wiemy, przecież my działamy w interesie państwa, również w interesie tu zgromadzonych obecnych, żeby przestępczość się nie rozwijała, bo uderza w nas wszystkich, prawda? Także postępowanie karne jest postępowaniem w interesie publicznym. Artykuł 7 Konstytucji. Dlatego też również uważam, że w naszym interesie wszystkich jest to, aby to postępowanie było poddane kontroli społecznej. I mamy dwie kontrole, prawda, tych postępowań. Zewnętrzną, którą ucieleśnia artykuł 241, który z rządzeniem ostatnich dni jest chyba najbardziej już znanym artykułem, nie tylko przez karnistów, ale też mamy wewnętrzną jawność postępowania, czyli jawność dla stron i ich pełnomocników, prawda? O to walczył Strasburg, o to walczyło orzecznictwo. Tak też się stało i prokurator, ja robiłem te czynności i nie boję się, proszę Państwa, no trudno, no pojawią się w sieci, ale ja mam taki przepis, ja gdzie stoję na straży praworządności, ten przepis jest, ja go akceptuję. Co więcej, jako prokurator akceptuję zasadę względnej jawności postępowania. Tylko tu pojawia się problem, proszę Państwa, gdzie indziej. Czy my wytrzymamy próbę czasu tego przepisu? Bo niestety, jako prokurator, a nim jestem i byłem, pewnie będę, nie mogę zaakceptować sytuacji takiej, że ja realizując uprawnienia wasze, przychodzicie do mnie, ja wam daję dostęp do akt postępowania. Jak wiecie, znowelizowany przepis jest też nie tylko kserokopia, kiedyś były problemy, ale kopie. Przychodzicie, niektórzy państwo mecenasi mnie znają ze spraw, prawda, z praktyki, więc ja nie robię problemów, tutaj jestem dość otwarty. Chcecie, robicie fotokopię. Ale nie może być, proszę Państwa, tak, żeby potem to znajdowało się poza tym, powiem, poza tą sferą, w którą powinno się znaleźć. My wam to dajemy po to, żebyście mogli realizować stosunek obrończy. Tylko i wyłącznie po to. Wy oczywiście musicie to też dać swojemu klientowi. Ja od razu mówię, bo już czuję te strzały do mnie. Nie posądzam was o to. Natomiast wy też musicie brać pod uwagę, że wasi klienci nie są lojalni. Ja nie zarzucam wam, że wy im daliście i oni polecieli do dziennikarza, ale wy też musicie brać to pod uwagę. Dlatego uważam, że powinno się podjąć jakieś poszukiwania w tym zakresie i być może tutaj zaryzykuję dość odważną tezę, ale uważam, że tu jest luka prawna, bo mamy artykuł 241, który, jak Państwo doskonale wiecie, zabrania rozpowszechniać publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego bądź rozprawy z wyłączeniem jawności. Nie mamy żadnej regulacji, która w tym zakresie pozwoliłaby zdyscyplinować tych, którzy dostali w ramach swoich uprawnień te dokumenty. I warto się zastanowić, czy nie należałoby wprowadzić do porządku prawnego przepisu, który stwierdzałby, że osoba, która wejdzie legalnie w posiadanie dokumentów i informacji z postępowania przygotowawczego, a następnie wykorzysta je nie dla tych celów, tylko dla innych celów, mamy tego przykłady, łącznie z kryzysem bardzo poważnym różnych instytucji, nie będzie podlegała odpowiedzialności karnej. Rano, proszę Państwa, jadąc do was z Krakowa, na szczęście jechałem Pendolino, więc była klimatyzacja, wszystko było ok, więc udało mi się nawet taki zarys takiego, powiedzmy, przepisu wymyślić. Jeżeli się nie pogniewacie, to jest moja twórczość, ale o tym, co powiedziałem.
Według mnie to powinno brzmieć w ten sposób, mniej więcej. Kto ujawnia osobie nieuprawnionej informacje lub dokumenty pochodzące z postępowania przygotowawczego lub rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jej jawności, w których posiadanie wszedł jako strona tego postępowania, obrońca, pełnomocnik, podlega odpowiedzialności karnej. Bo inaczej, proszę Państwa, nie wyjdziemy z tego błędnego koła. I ja jeszcze raz powtarzam, ja nie zarzucam Państwu, bo Wy macie też etykę swoją, nie spotykam się, żebyście ją łamali, macie swoje dyscyplinarne, również reżim dyscyplinarny. Ja się bardziej boję to, czy klient, któremu Wy to przekażecie, bo musicie, nie macie innego wyjścia, nie zadziała na szkodę moją głównie, ale również i waszą, bo proszę państwa, mówimy cały czas o procesie kontradyktoryjnym. Czy można zanegować tak moje stwierdzenie? Ujawnienie przed rozpoczęciem procesu kontradyktoryjnego wszystkich informacji i dokumentów z postępowania opinii publicznej, a więc również i sądowi, czy to nie jest zaprzeczenie idei kontradyktoryjności? No, trzeba złej woli, żeby nie przyznać mi racji. Nie jestem tu próżny, ale myślałem nad tym dużo. Także proszę Państwa, jest tutaj już to, o czym ja teraz starałem się powiedzieć, jest to już obowiązujące prawo, które weszło mocą noweli z 2013 roku. Również jeszcze nie wspomniałem o artykule 5a, 156.5a. To był dzwonek? No to super. Szanowni Państwo, tam nawet powiem więcej i też się z tym godzimy, bo to są standardy europejskie, standardy, które nas obowiązują. Tam jest, powiem więcej, zasada bezwzględnej jawności akt postępowania. Walczyliście długie lata o to, żebyście mogli podważać efektywnie nasze zarzuty przy stosowaniu środków zapobiegawczych, mam tu głównie na myśli tymczasowe aresztowanie. Otrzymaliście ten instrument, bo w tym momencie, jeżeli ja chcę skierować wniosek o tymczasowe aresztowanie bądź jego przedłużenie, zapraszam pana mecenasa Pietrzaka, albo jak on przychodzi i mi żąda zrealizowania tego przepisu, prosi. Zawsze wierzyłem w duże standardy adwokatury. Prosi. Co ja robię, proszę Państwa? Przechodziłem to na własnej skórze. Udostępniam w całości wszystkie dowody, na których jest oparty wniosek o tymczasowe bądź przedłużenie tymczasowego aresztowania. I pan mecenas jest w posiadaniu fotokopii, jeżeli sobie życzy, kserokopii. Tylko problem polega na tym, powinien to wykorzystać i wierzę w to, że wykorzystuje on do celów, dla których to otrzymał, czyli do przygotowania efektywnej obrony i do podważenia mojego stanowiska, moich zarzutów, nie do innych celów. I nie wierzę w to oczywiście, że adwokaci to robią, ale wiecie Państwo, że odkąd obowiązuje ten przepis, w wielu, bardzo wielu medialnych sprawach niestety sytuacja wygląda tak, że, użyję bardzo modnego słowa, przecieka to do prasy i uważam, że tutaj tak nie powinno być. I jeszcze jedna rzecz, bo to jest tak, proszę Państwa, jak z wolnością słowa. Czym mamy więcej wolności słowa, o którą walczyliśmy, tym mamy więcej odpowiedzialności za nią i więcej obowiązków na nas spada, prawda? Także tak tutaj też jest, proszę Państwa, to jest ten sam mechanizm. Jeżeli macie więcej uprawnień, więcej macie narzędzi, które wam pozwalają realizować prawo do obrony, tym więcej też jest zagrożeń, bo dostajecie coraz więcej niebezpiecznych materiałów, które nie powinny wcześniej wyjść do prasy, jak nie do opinii publicznej, jak nie w czasie rozprawy jawnej. I tutaj a propos też jeszcze nowelizacji. Dojdą, proszę Państwa, radcowie prawni. Wy już ileś lat siedzicie w sprawach karnych, czujecie, o czym ja mówię, bo na pewno rozumiecie moją intencję. Ja się obawiam, czy radcowie prawni, nie podejrzewam ich o złą wolę, ale czy również będą mieli świadomość tej odpowiedzialności, która na nich będzie spoczywać, kiedy w dużej sprawie, będącej w zainteresowaniu całego społeczeństwa, ten pełnomocnik procesowy, ten obrońca, czy no, radca prawny, dostanie dokumenty, na których ja opieram zarzut, stawiając ten zarzut bardzo poważnej osobie, albo chcąc ją aresztować. Czy zdają sobie sprawę, w jak potężną mają broń w ręku, że mogą zniweczyć moje postępowanie, mogą zniweczyć postępowanie kontradyktoryjne, bo sędzia, który się nasłucha, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku, wszędzie,
jakie ma prokurator dowody, jakie będzie jego w takim razie podejście bezstronne do tego postępowania. Także tutaj chciałbym na to zwrócić uwagę, ale tak powiedziałem, reasumując, zgadzam się z tym, że przepis ten powinien funkcjonować. Nie jestem zwolennikiem oczywiście bezwarunkowego zamknięcia akt dla obrony. To jest niemożliwe, to byłoby szkodliwe również dla oskarżonych. Natomiast musimy chyba wypracować, oprócz świadomości, również wypracować pewne instrumenty prawne, które powstrzymają tutaj działania. Gdyż ostatnie zdanie, proszę panią. Nie mogłem zrozumieć przez cały tydzień, dlaczego się obarczało prokuratora za coś, co zrobił zgodnie z prawem. Proszę państwa, nie rozumiem tego. A co więcej, to prawo jest waszym prawem i on zrealizował wasze prawo. Więc dlaczego padły takie gromy wynikające, nie wiem, czy ze złej woli już, bo to czy wystarczy przeczytać przepis. Także bardzo dziękuję i przepraszam, bo to już jest koniec dnia, także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prokuratorze, i zapraszam państwa do zadawania pytań. Proszę bardzo. Ja nie mam pytania, mam krótki komentarz. Pan prokurator ma rację. Ktoś wykonał prawidłowo swoje obowiązki i jest za to atakowany. Ale to nie oznacza, że trzeba zmieniać przepisy prawa. Na Boga, jest znana osoba, która rozpowszechniła publicznie. Co potrzeby więcej, aby znaleźć akt oskarżenia w sądzie? I osoba ta została bardzo szybko, bardzo sprawnie ukarana w ramach przepisu, który jest. 2 lata pozbawienia wolności. Czekam na takie jeden, drugi, trzeci proces. Nie będzie żadnych przecieków. Natomiast uwaga, rozpowszechnianie niepubliczne, to znaczy jak mam akt oskarżenia, nie mogę pokazać żonie, a żona nie może powiedzieć rodzicom. Mamy być tajni. A prokurator nie powinien w związku z tym ujawniać przed opinią publiczną, przedtem niż będzie akt oskarżenia, materiałów, które posiada. Skąd się biorą w związku z tym informacje prasowe o tym, że będzie wniesiony akt oskarżenia, o co się kogo oskarża, jaki on jest brzydki. Nie dotykajmy tego. Mnie się wydaje, że naturalnym interesem oskarżonego, czy podejrzanego, przepraszam, w tym wypadku, jest nieujawnianie. Dlaczego jest taki krzyk? Otóż klasa polityczna, tak mi się wydaje, dostrzegła, że raptem wszystko to, co do tej pory funkcjonowało w jakimś jej obszarze i obszarze akt, co do których niewiele osób miało dostęp, raptem staje się publiczne. Stąd jest przerażenie. Oswoją się z tym, tak jak my się oswoimy. Myślę, że nie trzeba zmieniać przepisów. Trzeba je po prostu egzekwować. Dziękuję bardzo. Boże drogi, od czego zacząć? Panie prokuratorze, zgadzam się tu absolutnie z panem dziekanem Gintoftem. Przede wszystkim uważam, że myśli wszelkie o zmianach legislacyjnych, by naprawić sytuację, która ujawniona została wydarzeniami ostatniego tygodnia, pomysły te powinny dojrzeć i wróćmy do nich za rok. Zmiany na gorąco, w szczególności w prawie karnym, są absolutnie niepożądane i zazwyczaj nieostrożne, zazwyczaj się nieszczęściem kończą. Ja zgadzam się z pańską oceną co do tego, że prokuratorzy w tej sprawie, tu muszę powinienem caveat przedstawić, ja jestem jednym z pełnomocników w tym postępowaniu, z którego wyciekły te akta, więc caveat drobny. Prokuratorzy zrobili wszystko, co do nich należało. Wykonali przepis i po wielu miesiącach próśb ze strony adwokatów, kiedy uznali, że moment jest właściwy, udostępnili akta. Adwokaci zrobili to, co do nich należało, czyli wnosili, domagali się udostępnienia im akt i mogę jedynie podejrzewać, co do własnej osoby, nie będę mówił o tym, bo to jest objęte tajemnicą adwokacką, co do innych adwokatów, mogę jedynie podejrzewać, że zrobili to, co do nich należało, czyli udostępnili te akta swojemu klientowi, bo mają taki psi obowiązek. A 241 penalizuje zachowanie także osoby, która ma prawo dostępu do tych akt, na przykład podejrzanego, który przekazuje dalej te informacje, te dokumenty, wiedząc, co najmniej w zamiarze ewentualnym, że mogą one zostać upublicznione. Zgadzam się z panem dziekanem. Instrument istnieje. Wydarzenia ostatniego tygodnia wykazały, że ten instrument działa. Jest człowiek, został zatrzymany, ma zarzuty, zobaczymy, co będzie dalej. Zgadzam się, że jeden wyrok, 2 wyroki, podobnie jak przecież w amerykańskich sprawach, w których dochodzi do wycieku materiałów niejawnych, tajemnicy śledztwa, są wyroki poważne i w związku z tym ta tajemnica jest respektowana. I tego możemy oczekiwać, ale to z kolei jest po państwa stronie, by ścigać sprawców tego rodzaju przestępstw i by doprowadzić do tego, by ta odpowiedzialność nie była wyłącznie symboliczna. Zadał pan pytanie, także takim, jak myślę, retoryczne, dotyczące przygotowania radców prawnych.
Nie ukrywam, że też dlatego prosiliśmy, by pan dr Woliński brał udział w dzisiejszej konferencji. Ja nie mam obaw i myślę, że ten brak obaw jest znajduje uzasadnienie dzisiaj w znakomitym wystąpieniu pana doktora Wolińskiego o poziom merytoryczny, o wiedzę, o znajomość przepisów, orzecznictwa ze strony radców prawnych. Natomiast mam pewien znak zapytania i nie ukrywam go. I tu kieruję pytanie do pana doktora Wolińskiego co do istnienia kultury obrończej u radców prawnych. Ja bym chciał, żeby pan doktor Woliński mnie uspokoił, ponieważ jedną rzeczą jest znajomość przepisów, przygotowanie techniczne, stricte intelektualne, a drugą rzeczą jest całość wiedzy, której w moim przypadku, którą nabyłem od patrona, obserwując starszych adwokatów, co do nawigowania bardzo trudnej relacji, jaką jest relacja pomiędzy oskarżonym, podejrzanym, a adwokatem, który występuje w roli obrońcy. Trudna relacja, trudne rozmowy z prokuratorem, policjantem, sądem. To są rzeczy, które należą do kultury wykonywania zawodu. I chciałbym zapytać się pana doktora, czy radcowie prawni przygotowują się pod tym kątem do wykonywania funkcji obrończych od 1 lipca? Myślę, że to jest pytanie ważne z punktu widzenia przyszłych podsądnych. A do pana doktora Jasińskiego mam także pytanie, może uwagę bardziej. Ja rozumiałem dotychczasowy dorobek orzeczniczy Sądu Najwyższego w sprawie prowokacji policyjnej, tak zwanej, mówiąc w uproszczeniu, także dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach takich jak Teixeira de Castro, Ramanauskas. Rozumiałem ten dorobek w taki sposób, że zakaz skazywania na podstawie, czy zakaz stwierdzania winy na podstawie prowokacji, czy materiału dowodowego powstałego w wyniku wyłącznie działań operacyjnych i tej prowokacji policyjnej, ma wymiar gwarancyjny, odnoszący się do koncepcji demokratycznego państwa prawnego, prawa do obrony, prawa do sądu, bo z tego to Strasburg wywodzi ten zakaz. A jeżeli tak rozumiemy ten zakaz, to czy nie należy też przez pryzmat tych zasad oceniać przepis nowy 168a Kodeksu Postępowania Karnego w taki sposób, by ten zakaz nie dotyczył na przykład dowodów uzyskanych co prawda dla celów postępowania, co prawda uzyskanych w wyniku czynu zakazanego, ale za to dowodów, które mają charakter ekskulpujący. No można pewien zupełnie może przesadzony, ale dramatyczny przykład przedstawić z człowieka, który jest oskarżony o zabójstwo i produkuje podsłuch osób trzecich, z których wynika, że jego alibi albo argumenty, na które się powołuje, ekskulpujące, są prawdziwe. Podsłuchał nielegalnie? Podsłuchał nielegalnie. Popełnił przestępstwo? Tak. Czy zrobił to dla celów postępowania karnego? Także. Ale ma dowód jednoznacznie ekskulpujący. Czy literalna interpretacja tego nowego przepisu nie doprowadzi do sytuacji aberracyjnej w moim przekonaniu, w której nie dojdzie w takim przypadku do uniewinnienia, dlatego że nie można było skorzystać z przepisu, z tak zdobytego dowodu i czy to nie narusza założenia, które ja przyjąłem, oceniając ten przepis, założenia, że ma on charakter gwarancyjny. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość na moje słowa, które się pojawiły z Państwa strony, ale myślę, że też mnie rozumiecie. Ja oczywiście też nie jestem zwolennikiem, panie mecenasie, zmian na fali jakichś wydarzeń, natomiast tą kwestię obserwuję od dłuższego jednak okresu i tu zastanawiam się, tak jak pan Gintoft powiedział, czy nie może żonie powiedzieć, a następnie żona koleżance i no to tak naprawdę to doprowadzi do tego, że prędzej czy później znowu będziemy mieli rzucone w internecie te materiały i uważam, że należy na spokojnie poszukiwać rozwiązania, które zabezpieczy nas, ale również i was przed
później zarzutami, że to jest wasza nieczysta gra, że to jest próba torpedowania postępowania przygotowawczego i że jest to urabianie sobie już sądu pod przyszły proces kontradyktoryjny. Także ja dalej stoję na stanowisku, że tutaj jest dalece jednak nieprecyzyjne to prawo i powinniśmy poszukiwać tutaj jakiegoś rozwiązania. To jest raz. Dwa, uznaję zasadę względnej jawności postępowania przygotowawczego na podstawie noweli, która została przygotowana. I tutaj też nie mam wątpliwości jako prokurator, chociaż takowe pojawiają się w moim środowisku, natomiast tak jest. I po prostu pozostaje mi tylko i wyłącznie podsumować to w ten sposób. Dalej stosujmy prawo, które jest, natomiast postępujmy też również zgodnie z tym prawem i zgodnie z etyką. Dziękuję bardzo. Kapitalne pytanie, panie mecenasie, moim zdaniem, dlatego że ono obnaża tak naprawdę to, o czym nie chciałem mówić, a mianowicie wadę artykułu 168a, który jest zbyt sztywny i za wąski. Jeżeli tak od samego początku, od orzecznictwa strasburskiego, pełna zgoda, tylko musimy pamiętać o jednym, że orzecznictwo strasburskie dotyczy działań organów państwa. I pytanie, czy takie same identyczne standardy stosujemy do działań osób prywatnych, jest bardzo ciekawym pytaniem. Proszę zobaczyć w różnych krajach różnie rozstrzyganym, prawda? Są kraje, które rozstrzygają to w ten sposób, że uznają, że osoba prywatna nie ma tych samych ograniczeń, co organy państwa. Widać chociażby w tym wypadku, jeżeli popatrzymy na orzecznictwo francuskie, na przykład sądu kasacyjnego, są kraje, gdzie no, jest taka tendencja do tego, żeby zrównywać tą sytuację. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czy z artykułu 168a da się wycisnąć coś więcej, niż wynika z jego literalnej treści? Jest z tym problem, moim zdaniem, z jednego powodu. I w kontekście pana przykładu a propos dowodu, który jest dowodem odciążającym. Kiedy my wiemy, że dowód jest dowodem odciążającym? Nie pytam o wiedzę pozaprocesową. Wiemy po przeprowadzeniu tego dowodu. A czego zakazuje artykuł 168a? Przeprowadzenia tego dowodu. Więc moim zdaniem nie ma na tym gruncie tego przepisu możliwości absolutnie tego, żeby utrzymać linię orzeczniczą Sądu Najwyższego w tym orzeczeniu z 2012 roku, gdzie powiedziano, że kierunek dowodu ma znaczenie. Zresztą uważam, że nawet na gruncie obecnego niestety prawa to orzeczenie no, nie wzięło pod uwagę właśnie tej kwestii, że wiedzę procesową to my uzyskujemy w momencie, kiedy dowód zostanie przeprowadzony, a to, co my wiemy poza procesem, proszę zauważyć, na podstawie przepisu artykułu 410 w ogóle nie ma prawa do nie mamy prawa do tego, żeby z tej wiedzy korzystać. Ta prosta prawda procesowa słabo współgra z prostymi prawdami życiowymi, bo pana pytanie jest niestety pytaniem z kategorii, gdzie osoba nie znająca się na prawie no, powiedziałaby, że prawnicy zwariowali po prostu i zamierzają w momencie, kiedy mamy dowód i zakładamy, że on jest w pełni wiarygodny, nie mamy żadnych wątpliwości co do jego autentyczności, my chcemy wydać orzeczenie, które będzie nie odpowiadało prawdzie, ale no moim zdaniem to niestety jest przykra konsekwencja artykułu 168, a więc jeśli budować już takie drogi wyjścia z tej sytuacji, to tylko i wyłącznie za pomocą uzupełniania artykułu 168a kreowanymi przez Sąd Najwyższy zakazami dowodowymi, których źródła będą źródłami konstytucyjnymi, co tak jak mówię, de facto dzisiaj się dzieje, bo proszę zauważyć, że żaden przepis, co więcej żadne tak naprawdę także nie zawarte w kodeksie postępowania karnego normy, które ogólnie interpretujemy i ogólnie wywodzimy jako regulujące postępowania dowodowe, przecież nie zmuszają nas do tego, żeby uznawać, że jeżeli dowód został uzyskany z naruszeniem przepisów ustawy, nie wiem, o policji, na przykład artykuł 19-19a, to taki dowód nie miałby być dopuszczalny. To niestety też jest przyczynek do tego, że chyba nastał czas, żebyśmy poważnie zastanowili się nad dwoistością i w ogóle czy ona powinna istnieć, czynności operacyjno-rozpoznawczych w takim wydaniu, w jakim one są dzisiaj, gdzie one de facto są czynnościami dowodowymi. Bo proszę zobaczyć, to jest tak naprawdę i fantastycznie widać to na podsłuchu. Dlaczego? Dlatego, że proszę zobaczyć, jeśli uznamy, że orzecznictwo pierwszego dotyczącego podsłuchu pozaprocesowego ma zostać, to ja pytam, a co z podsłuchem procesowym? Już abstrahując od częstotliwości jego, że nie ma go, prawda? Ale to załóżmy, że gdzieś się zdarzy. To zobaczcie państwo, podsłuch procesowy należałoby oceniać na gruncie artykułu 168a, co oznaczałoby, że jeśli jest podsłuch pozaprocesowy, to mamy inne standardy, jeśli jest procesowy, to mamy inne standardy, no co wydaje się być rozwiązaniem dosyć kuriozalnym, już pomijam, że te przepisy też nie są tożsame, prawda? Co też no, każe zadawać pytanie o racjonalność naszego ustawodawcy. Dziękuję. Więc panie mecenasie, ja doskonale rozumiem obawy i mogę powiedzieć,
perspektywa Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, bo uzyskanie uprawnień przez radców prawnych do pełnienia roli obrońcy w sprawach karnych jest postrzegane oczywiście jako uzyskanie uprawnienia, ale jednocześnie jako przyjęcie pewnego obowiązku. Wysiłki, nie wiem na ile ta moja próba uspokojenia pana mecenasa będzie skuteczna, natomiast Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie podejmuje nieustannie takie działania, które mają na celu przygotować radców prawnych nie tylko merytorycznie, czyli nie tylko pod kątem wiedzy prawnoprocesowej, prawnomaterialnej czy wiedzy kryminalistycznej nawet, ale także związanej właśnie z relacją obrońcy z mocodawcą i temu jest poświęcony cykl szkoleń przez Izbę Organizowanych i w ramach tych zajęć odbywają się również zajęcia poświęcone metodyce pracy radcy prawnego w sprawach karnych i tam takie zagadnienia bardzo praktyczne są poruszane, bo oczywiście tego w ramach patronatu radcowie prawni ze względów zupełnie oczywistych nie uzyskali, więc na ile możemy taką pracę wykonać, to tę pracę staramy się w takie umiejętności czy kompetencje radców prawnych wyposażyć i o tym, że te zajęcia są, myślę, dobrze oceniane, świadczy również to, że w tych zajęciach uczestniczą także adwokaci. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom za wystąpienia. Zamykam ostatni panel naszej konferencji i oddaję głos adwokatowi Mikołajowi Pietrzakowi. Proszę Państwa, będę... Miłosierdzie nakazuje bardzo szybciutko zakończyć nasze spotkanie. Wykazaliście się Państwo ogromną cierpliwością. Przepraszam bardzo wszystkich, przede wszystkim prelegentów za czasami ostrą dyscyplinę czasową, ale ona podyktowana była wiedzą, że przyjdzie taki moment, kiedy już będziemy wszyscy zmęczeni i doświadczenie uczy, że dyscyplina na naszych konferencjach jest niestety potrzebna, żeby się nie przedłużały o 2-3 godziny. Proszę Państwa, myślę, że konkluzji jednoznacznej nie ma. Konkluzja może być taka, że bardzo wiele zależy od nas, bardzo wiele zależy od sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jaka ukształtuje się praktyka orzecznicza, praktyka prokuratorska, praktyka adwokacka, jaka kultura prawnicza się wykształci na podstawie nowych przepisów i od nas zależy, czy te zmiany będą fasadowe, czy głębsze i czy służyć będą realizacji prawa do sądu, prawa do obrony, na co bardzo liczę. I proszę Państwa, trzymam kciuki za nas wszystkich od 1 lipca. Bardzo dziękuję, że Państwo znaleźli czas z nami być dzisiaj. Bardzo dziękuję przede wszystkim naszym prelegentom i moderatorom i do zobaczenia na kolejnej konferencji Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.